Kryzys, to według encyklopedii PWN, czyli dość wiarygodnego źródła, moment e, zmiany, moment przesilenia w funkcjonowaniu danego systemu. To jest ciągłe poszukiwanie. Znaczy, absolutnie nie ma czegoś takiego, że wskakujesz do okopu i czekasz. Znaczy, to w ogóle jest porażka przedsiębiorczości dla mnie totalna. Czterech na dziesięciu zapytanych Amerykanów odpowiada, że często. Lub spora, sporadycznie lub często unika aktywnie słuchania wiadomości. Czyli doprowadziliśmy do, 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 do krzasytu z tak, informacjami, już górka niech... się nasyciła. Pieniądze szczęście nie dają ale lepiej się smucić w Ferrari niż na rowerze. No, Trzeba ratować planetę. To nasz wspólny dom. Musimy wspólnie podjąć wysiłek, żeby. Następne pokolenia mogły tutaj żyć. Tak, tak. Ziemia to twarda dziwka, jak mówią tak? o no na pewno pociągnie dłużej od nas. Ta zmiana jest olbrzymią szansą, tak? no bo wiecie, od no, dawna Ewangelizujemy i mówimy, że słuchajcie, no, paliwa kopalne się kończą, no, oszczędzajmy energię. Tak? To nie jest jakby nieskończone źródło, z którym będziemy czerpać wiadrami wieki wieków. COVID unaocznił mi coś, co podskórnie już wcześniej wyczuwałem, że mam skłonność do kwitnięcia w sytuacjach wysokiej niepewności. A dziś na naszej kanapie, a właściwie w dla gościa zasiadł miłoż Brzeziński, człowiek wielu talentów, śpiewak, tancerz, performer, żongler, ale przede wszystkim psycholog biznesu, coach i gość, który zna się na życiu bardziej niż my, więc pewnie zadałem mu dzisiaj mnóstwo niewygodnych i podchwytliwych pytań. A jedno z nich jest pytaniem o słowo, które wymieniane jest przez wszystkich możliwych komentatorów rzeczywistości, odmieniane przez przypadki w telewizji i w radiu słowo, które zdominowało ostatnie dwa albo trzy lata naszego życia, czyli słowo kryzys. Bo jak ja sobie zacząłem szukać definicji tego słowa, to wyszło mi, że on nie jest synonim, że to słowo nie jest synonimem słowa katastrofa, a tak jest używane w publicznym obiegu kryzys to według encyklopedii PWN, czyli dość wiarygodnego źródła, moment zmiany, moment przesilenia w funkcjonowaniu danego systemu. Więc, jak spojrzeć na kryzys z tej perspektywy, to znaczy, że można w nim dostrzec zręby budowania czegoś nowego, a nie czegoś, co się wywróciło, rozsypało i nas przy okazji przygniotło. To był statement, a teraz możesz. A bo, czy... to jest Aha, okej. Okay. No to pewnie warto by było sobie zadać dwa pytania. Na pierwsze. Podejrzewamy, wszyscy znamy odpowiedź. Dlaczego to słowo się tak często pojawia? E, moglibyśmy znaleźć szybką odpowiedź, ponieważ jest ciężko, bo życie jest kurna, ciężkie, jak mawiał Antoni Piechniczek, lub jak buddyści, że życie jest cierpieniem, e, lub jak bardziej optymiści, że jest, jakie je jest. Ale ono się pojawia głównie dlatego, że mówienie o kryzysie napędza hajs w mediach. I wiemy na przykład, że może się w. Stanach Zjednoczonych odbyć 20 strzelanin, a pokrycie medialne będzie miało 70 tysięcy. Czyli tak, taka, takie będzie przełożenie informacji o tych 20 strzelaninach, które się odbyły. Gdyby nie było z tego pieniędzy, to nikt by o tym nie mówił, ponieważ biznes jest chciwy, nie oszukujmy się, a media czerpią z oglądalności, czyli z tego, do jakiej liczby osób dotrą. Kiedy branża medialna powstawała, może warto powiedzieć o tym parę słów, to ona powstawała właściwie z takim zamysłem udzielania ludziom odpowiedzi na pytanie, jak żyć. To jest zapomniany koncept, ponieważ licho się monetyzuje. Czyli ludzie na przykład słuchali, z kim przestawać, albo u kogo się popsuło. Taka była zawsze funkcja plotki. Mówiono, że Lepiej wiedzieć, co się dzieje złego niż dobrego, bo jak na przykład ktoś usłyszy, że nie wiem, wam się z żonami żyje dobrze, to nie za specjalnie można coś z tym zrobić. Ale gdyby się okazało, że macie jakiś kryzys w związku, no to każdy zborny posiadacz więcej niż jednego neuronu wie, że można by na tym spróbować coś ugrać albo z wami, albo z żonami, albo z kimkolwiek innym. I tu dochodzimy do definicji y, funkcji portali plotkarskich. Nigdy nie piszą o tym, co ci się udało, bierzesz tak. fajną książkę, fajny program, tak. piszą o tym, że to jest, widziano twoją żonę z Rafałem na mieście. Na to przykład. jest mega celna uwaga, bo to znowu możemy rozwiedzić naszą rozmowę, ale powiedzmy o jednej rzeczy, że media w ogóle mało piszą o tym, co się udało. E, Amerykanie mówią, że jest to jeden z trzech głównych grzechów mediów, że piszą o tym, co próbowano zrobić, głównie i się w... nie udało się mówiąc grzecznie i kulturalnie. Zamiast o tych wszystkich projektach, które się na przykład udało wdrożyć albo potrafiliśmy, czyli ktoś postanowił dokonać zmiany społecznej w jakimś miejscu na świecie. No to można by, pomyślelibyśmy teoretycznie, zrobić materiał o tym, jak ludzie się za to zabrali, dwa razy im się nie udało, za trzecim razem wymyślili jakiś inny pomysł, na przykład, że Jane Goodall próbowała ratować orangutany albo tam szympansy i powiedziała ludziom na wsi w Amazonii nie zabijajcie tych szympansów, one ała, ała, są biedne. Ludzie po powiedzieli, pocałujcie się w nos, my nie mamy pieniędzy. Więc Jane Goodall postanowiła na przykład załatwiać mikrokredyty dla mieszkańców tych wsi i oni nagle... Z Przyszło im do głowy, nie że zrozumieli, bo rozumieli to dawno, że więcej hajsu jest z mikroprzedsiębiorczości w tamtym miejscu i na przykład z edukacji kobiet, niż z tego, żeby tłuc te szympansy, które w, jakimś, w jakiejś mierze są zasobem tego miejsca. Więc można różne rzeczy robić i one działają, i w społecznościach też działają, a media jednak decydują się zalać nas informacjami, że ludzie próbują i wszystko się kończy tak jak trzeba. Co jest nieprawdą, to jest nieprawdziwy obraz świata. Czyli ma on też ze sobą, niesie on ze sobą, żebyśmy nie pozostawali w sferze domysłów, koszt społeczny, bo my przestajemy próbować, bo myślimy, że to nie ma sensu, jak mawiał Homer Simpson, próbować to pierwszy krok do porażki. Po prostu ludzie zabierają za rzeczy, i tak wszystko kurna, i tak się nakradną, i tak się nakradną. Więc e, rzeczywiście twoja, twoja obserwacja jest słuszna, że media celowo pomijają takie miejsca, a nawet hmm. próbują zarabiać na niepokoju społecznym. To, to jest duży zarzut i dla mediów, i nawet dla mediów społecznościowych, że one mają model biznesowy oparty na niepokoju społecznym, czyli bardziej gromadzą osoby, które irytuje to samo. Dilerzy strachu. Tak, irytuje to to samo. I to nie jest taka popularna konkluzja, bo jeszcze do lat 80., to nie było wcale takie pewne. Słowo kryzys pojawiało się tak samo często w mediach jak słowo budżet, jak e, sprawdzili to analitycy. A od pewnego momentu się okazało, że generowanie strachu i czekanie, że w końcu coś się rozwiąże, zresztą złudne, bo jak widzicie, my teraz jesteśmy w trakcie, jak rozmawiamy, śledzenia wydarzeń na Ukrainie czy z Covidem, nie ma takiej Sytuacji, żeby wątek został zamknięty. Ostatnio widziałem na nagłówek, że przy jakiejś granicy są bombowce, które mogą przenosić głowice taktyczne. No co to jest za nagłówek? Nie? Znaczy, no mogą, no, no mogą i są przy granicy, ale nie możesz pozostawić odbiorcy z poczuciem, że coś się zamknęło to zawsze musi być takie coś, że tu jechał konwój, został zestrzelony, ale już jedzie następny i jego losy też będziemy śledzić. Czyli taki miecz Damoklesa wiszący cały czas nad społeczeństwem, którym media wymachują na zasadzie potencjalnie może spaść. Tak, no my mamy takie archaiczne przekonanie, że jeżeli pozna wydaje się, że dobrym pomysłem będzie skojarzenie tego z pornografią. że Tak jak niektórzy oglądają firmy porno, bo myślą, że na końcu będzie ślub, to jakby część się zorientowała, że sporadycznie e, nie o to chodzi. Dzieci też z tego nie ma, że oglądam pornografię, ale trudno naszemu wewnętrznemu mechanizmowi wyperswadować, bo on nie jest na tyle trybiący, że to jest to samo, co uprawianie seksu, bo to pruje w nas dopaminę tak samo, jak tam, hazard, alkohol, te wszystkie takie rzeczy, co dzieciom nie wolno. I podobnie tu... Mamy nawyk myślenia, że jak się obłowimy negatywnymi informacjami, to wpłynie na nas jakaś mądrość i wreszcie to zakończymy. Tymczasem ten mechanizm do połowy nas wykorzystuje i zostawia. W takim poczuciu, że kończysz, oglądasz wiadomości, czy czytać. Myślisz tak, się, tylko poczytam i pójdę spać. A po 10 minutach jesteś już taki bo się nie da napić ze szlaucha odkręconego na full. Czyli jesteś sfrustrowany niemocą tak nie naprawdę, mocą. a nie poczuciem sprawczości. Ale wracając jakby z teorii na, na ziemię realnych spraw na przykład dotyczących przedsiębiorców w procesie przeżywania tego czy innego kryzysu, ty Rafał jako człowiek, który prowadzi dużą firmę o międzynarodowym zasięgu, masz takie poczucie, że ostatnie dwa, powiedzmy trzy lata to był dla ciebie czas szukania nowych możliwości, szukania szans tam, gdzie inni widzą zagrożenie? Czy to był czas defensywny, czas okupywania się i przeczekiwania tej burzy, która nad nami się przepacza. Bo może kiedyś będzie lepiej. Znaczy, wiesz, prowadzenie firmy we wczesnej fazie, nie wiem jak to jest w późnej fazie, nie? we wczesnej fazie, w jakiej my jesteśmy wraz z Silver, to jest ciągłe poszukiwanie. Znaczy, absolutnie nie ma czegoś takiego, że wskakujesz do okopu, i czekasz. Znaczy to w ogóle jest porażka przedsiębiorczości dla mnie, totalna. Nie? Więc jakby cały czas szukasz i reagujesz na otaczającą cię rzeczywistość, otaczające bodźce, i faktycznie tych bodźców było więcej, tak? no bo sam proces, czy, czy sama sytuacja lockdownu, że zmienił się model, w jakim współpracujemy jako organizacja, że część ludzi pracuje z domu, w jaki sposób zmienić kulturę organizacyjną. To, że nie możemy jeździć, tak znaczy nie możemy latać, odwiedzać klientów, odwiedzać. Projektów, to są duże zmiany, tak, nagle, ale te zmiany są cały czas, i więc, jakby, myślę, że każdy przedsiębiorca cały czas obserwuje, reaguje na różne zmiany i stara się, żeby ten jego okręt, żeby ten jego statek, żeby ta misja, w którą prowadzi tą tę, tę organizację swoją, nawigować wśród tych wszystkich zewnętrznych bodźców. U nas, akurat, z racji tego, że zajmujemy się energooszczędnością, między innymi energooszczędnością, ta zmiana jest olbrzymią szansą. Tak? No bo, wiecie, no od dawna ewangelizujemy i mówimy, że słuchajcie, no paliwa kopalne się kończą, no oszczędzajmy energię. Tak? To nie jest jakby nieskończone źródło, z którym będziemy czerpać wiadrami wieki wieków. I nagle ludzie, wiesz, mówiliśmy o tym sustainability i tak dalej, ale nagle ludzie mówią, kurczę, płacę 8 razy więcej za prąd, tak? 7 razy więcej za prąd, tak? I nagle zaczynam rozumieć, co to w ogóle to sustainability jest, co to jest w ogóle ta energy efficiency. To hej, hej, to jak to robicie w końcu, nie? I wiesz, mamy w końcu mamy uwagę ludzi, więc jakby dla nas jest bardzo dobrze, tak? W końcu mamy uwagę ludzi, którzy mówią: "Chcę zredukować moje rachunki za prąd". I yy, Czyli w kontekście tego, tych różnych takich bodźców, których z zewnątrz, dla nas dzisiaj jest ewidentnie taka sytuacja, gdzie mamy uwagę ludzi na ten produkt, który robimy i robimy go od wieków. Tak? Robimy go od 2014 roku, 2011, zaczęliśmy technologię robić, i hmm. dzisiaj dzięki tej sytuacji e, w końcu ludzie nas słyszą, i, 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 i dla nas jest bardzo dobre. E. To jest w ogóle celny kierunek też ciekawy, bo jedna sprawa w tym wszystkim jest taka, że tak, czy takie media i wiadomości będą się długo sprzedawały i co zrobić zamiast tego? No będą, póki ludzie je będą oglądali, a nie wiadomo jak długo je będą oglądali, bo już jest takie badanie Reutersa z zeszłego roku, w którym... Jeden, czterech, czterech na 4 na 10 zapytanych amerykanów odpowiada, że często, lub spora, sporadycznie, lub często unika aktywnie słuchania wiadomości. Czyli do, doprowadziliśmy do przesytu z tak, informacjami, żeby a już gorka się nasyciła. Bo my już wiemy, że to nic nie da i że tak nie jest, co gorsza. Czyli to, to jest przesadzona informacja, żebyśmy my się nią przejmowali bardziej niż amerykańscy dziennikarze zadają sobie pytanie, czy o każdej strzelaninie nie trzeba mówić. Co to zmienia, że my o niej powiemy? Zamiast na przykład się zastanawiać nad takimi kwestiami jak, co ludzie robią, żeby im się lepiej żyło. Na przykład tak, albo co moja społeczność okoliczna robi, co zrobiła do tej pory i co mogłaby zrobić, żeby być bardziej społecznością. Więc te media lokalne okazują się w tym sprawniejsze, i na przykład ludzie mieszkający w małych miejscowościach chętnie sięgają do takich. Tam są nie tylko informacje, kiedy przyjedzie śmieciara i wywiezie śmieci, że trzeba wyciągnąć kubę za bramę, ale są też informacje o tym, co, co się w ogóle dzieje w okolicy, nie tylko o festynach, ale o dostępności różnych usług. I Okazuje się, że wpadamy na to zupełnie przypadkiem, bo tak jak Rafał powiedział, że ludzie się zaczęli przez to, że prąd jest droższy, interesować różnymi innymi rzeczami. Między innymi e, przestali sobie zadawać pytania na to, czy paliwa kopalne się skończą, bo to jest pytanie retoryczne, gdyż oczywiście, a raczej zastanawiamy się kiedy i co wtedy, dlatego że my w ogóle jesteśmy słabi też w myśleniu o ekologii. To jest jeden z takich tematów, który dobrze brzmią, jak się oflagować, ale my nie za bardzo wiemy, co mamy z tym zrobić. Ja mogę ograniczyć swoje loty samolotem, ale przeciętny prawnik zdaje się częściej lata ode mnie. Więc ja sobie tak na co dzień zaczynam. Taki mózg jest jednak zbudowany do życia tu i teraz. Mogę myśleć górnolotnie, ale tak naprawdę, jak zobaczę, licznik to to mnie ściąga na ziemię. Albo czy moja stara, czy mój stary mi w domu powiedzą, kurna, nie mamy hajsu. To, to takie rzeczy mnie interesują. I okazuje się, że o wiele efektywniejsze dla działań proekologicznych są takie właśnie proste, normalne rzeczy. Czyli nie mówimy na przykład ludziom tego, że tam słoniki czy walenie będą wyrzucane na plażę. Jest taka grupa osób, która to rozumie, ale większość, prawie wszyscy, rozumieją rachunek za prąd. Albo, że jeżeli nie wymieniłem żarówek na takie, to aktywnie, nieracjonalnie wyrzucam rodzinne pieniądze w błoto. Czyli ludzie wolą bardziej taki swój lokalny wstyd, albo że, e, zwłaszcza mężczyźni, bo w kontekście kobiet to badanie wyszło mniej. Kobiety są bardziej zainteresowane takim ogólnym dobrem społecznym, ale mężczyzn, na przykład, bardziej interesuje taki wstyd. Nie, że jak ja kupię reklamówkę w sklepie, to tam znowu żółwikowi to wejdzie na głowę i on się udusi. Tylko, że jak nie wziąłem z domu, to wydaję 10 groszy, a mógłbym dziecku tam dorzucić na studia albo kupić Partnerowi czy partnerce w domu, coś, co by było dla niego bardziej użyteczne. Ale to jest to, to co mówisz i, i konkluzja, która z tego wynika, jednak trąci pewnym cynizmem i takim ciemnym obrazem ludzkiej natury, bo to by oznaczało, że nie trafiają do nas. Jakieś metanarracje, które mówią, że trzeba ratować planetę, to nasz wspólny dom, musimy wspólnie podjąć wysiłek, żeby następne pokolenia mogły tutaj żyć. Tylko jedyne, co właściwie dociera do naszej świadomości, to jest zderzenie się z jakąś ścianą, która nas bezpośrednio dotknie i albo jest to kwestia zdrowotna, albo jest to kwestia finansowa, bo to są takie dwie rzeczy, które najsilniej na nas działają. I czy, czy to znaczy, że te wszystkie narracje, które media próbują tworzyć, czy nawet nie media, tylko które mogłyby porwać ze sobą tłumy, że one są puste i w dzisiejszych czasach nie mają mocy sprawczej? No, jedno jest z drugim związane, bo jedno ci pokazuje kierunek, czyli czy to jest w ogóle sens, żebyśmy to robili, czy to w ogóle jest zasadne i czy mamy się w tę długą podróż wybierać. Ale potem zadajesz sobie pytanie, jaki jest pierwszy krok. No i wtedy szukasz rzeczy bardzo praktycznych, takich, co ja mogę zrobić tu i teraz. I rzeczywiście my jesteśmy takim gatunkiem, który jest niezmiernie praktyczny, nam jest bardzo gatunkowo trudno zrobić krzywdę, ale niechętnie wybiegamy daleko w przyszłość. Zwłaszcza i tutaj znowu jakby zamyka się kółko, że jak się pojawiają wysokie emocje, to w zasadzie nigdy, jak mówią filozofowie, nie powinno się grać z pierwszej piłki. Czyli za każdym razem, jak się wysokie emocje pojawią, to człowiek szuka, od, 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 od razu idzie do swojej w głowie biblioteczki z takim prostą Biblią prostych rozwiązań, krzyczy, uderzyć obraziłem się, wyjść, Krytykuję, nazwać hejterem, zwyzywać, tak żeby się nogą przeżegnał. E, dzwonić jest to, o, to często jest podawana jako sytuacja rodzicielska, dzwonić dziecku, mówię, zgubiłem telefon, nie wiem, co mam robić, przyjeżdżaj, zabierz mnie stąd, tak? Więc my, chcąc mieć spokój, bo w wysokich emocjach, jedziemy i zabieramy. Pytanie, czy to długoterminowa jest efektywna strategia, bo tak, umrze bez tego telefonu? Nie. Więc możemy porozmawiać, skąd dzwoni, jak można dotrzeć, co się w takich sytuacjach robi. Niestety wysokie emocje od Przycinają nas od czegoś takiego, i ten to jest topór obosieczny również budowania narracji o kryzysie, czyli powodowanie, że my chcemy szukać rzeczy prostych, tępych. Które najczęściej wprowadzą nas w ten sam problem już za chwilę, z którego dopiero co wyszliśmy, bo my go w żaden sposób nie niwelujemy, tylko chcemy doprowadzić do tego, żeby już był spokój. Czyli wiem, że nie powinienem do niej zadzwonić, ale zadzwonię, bo nie mogę się doczekać, że będzie, będzie tak jak było do tej pory. To nieważne, że niczego nie naprawiliśmy, ale już się po prostu nie mogę doczekać i zobaczymy, żeby tak się zadziało. Więc no, no tak to wygląda. Pytanie, które właściwie to twoje o kryzys, powinno mieć jeszcze jedną małą odpowiedź w tle. Czy, czy w ogóle jest ciężej niż było do tej pory? Są takie badania na Harvardzie, prowadzone przynajmniej już od 80 lat, w których sprawdza się nad, nad dorosłością człowieka, z tymi samymi osobami, a teraz także z ich dziećmi i wnukami, w których się bada, czy ludzie ogólnie jęczą na rzeczywistość coraz bardziej, czy ona jest cięższa. No więc statystycznie nie. Statystycznie każde pokolenie ma swoje kryzysy i każde pokolenie ma swoje metody załatwiania ich. Jedni mieli wojny, drudzy mieli narkotyki, trzeci mieli co innego, zimne wojny i różne inne historie. Więc nie wygląda na to, żeby życie było coraz trudniejsze. Wygląda natomiast na to, że życie po prostu jest o takie o, ono takie jest. A my musimy, każde pokolenie ma swoje do przejedzenia i do swoje do przepracowania. To właściwie to samo stwierdził Grzegorz Skawiński w piosence Każde pokolenie... Ma jakiś własny czas. Własny czas, tak? tak. Przepraszam, że go już nie zapamiętałem. Bo... Słuchajcie, a się dogra, że znałeś. Ja mam takie pytanie: bo y, w rozmowach ze znajomymi y, coraz więcej y, mówi się, czy, czy, czy takie spostrzeżeń, y, można zauważyć takie spostrzeżenia, że przy poszczególnych generacjach, te, mówię o generacjach y, ludzi, y, w sensie naszych rodziców, nas, naszych dzieci. E, tych, tych poszczególnych pokoleń. E, <laughs> tych sobie Poszczególnych, tych poszczególnych pokoleń. Wiesz, jakby ludzie jakby narzekają bardziej, niby na te same rzeczy. Czyli jakby, wiesz, jakby sytuacja z zewnątrz mm. czy bodźce z zewnątrz, które dostajemy, są podobnej klasy czy podobnej wagi nasi rodzice, my, nasze dzieci, natomiast reagujemy na to w sposób troszkę inny. Tak? Czyli mm -hmm. jakby, że to poczucie komfortu jest zupełnie gdzieś indziej, albo to poczucie mm. bezpieczeństwa jest zupełnie gdzieś indziej. Nie? Mm -hmm. Jakie ty masz zdanie na ten temat? E, takie jest takie powiedzonko wschodnie, że silni ludzie produkują łatwe czasy. Łatwe czasy e. produkują e. słabych ludzi. Słabi ludzie produkują trudne czasy, a trudne czasy produkują i tak w kółka. Nie, e. nie wiadomo, po pierwsze, właściwie odradza się ocenę czasów, w których się żyje, bo człowiek nie ma jak takiego wglądu, siedząc w garnku, gdzie ten garnek właściwie stoi. Więc to, co my tutaj robimy, jest pewną akademicką historią. Ale druga sprawa jest taka, że warto być w tym zamiast przejętym i dyskredytującym, to warto jest być ciekawym, bo mm, właściwie to nie wiadomo, czy kolejne pokolenie nie ma lepszego pomysłu. Czy to jest zasadne i wypadałoby to zmienić, bo my wyprodukowaliśmy jakiś moment? No, nie, że jesteśmy jacyś super najstarsi, ale po, po, powoli pora się odklejać, nie? Mieliśmy swoje do zrobienia, tyłka nie urwało, co zostawiamy po sobie, więc teraz następni będą musieli w tym rzeźbić, co zostawiliśmy, niestety. Może tam rodzinom naszym będzie statystycznie łatwiej, ale na pewno nie wszystkim na świecie. No więc, na przykład, żeby być konkretnym. Pojawia się zarzut, że nowemu pokoleniu nie chce się za bardzo pracować. A co to za kurna super pomysł, żeby wszyscy harowali od rana do nocy, tak? Może to jest wreszcie pokolenie, które przejrzało na oczy. Mówimy, ucz się i pracuj, to pójdziesz w menedżery i będziesz bogaty. Naprawdę? Gdyby to od tego zależało, to byśmy mieli miliardy bogatych osób. Masa osób na świecie ciężko pracuje. Przyjmujemy na sam dół organizacji 3000 osób, a w zarządzie jakimś cudem siedzą dwie. Oni się gdzieś muszą po drodze wygubić i żeby nie wiem co, żeby skiśli nie będą bogaci, tak? To jest duża wada demokracji liberalnej. Ciągnie za sobą ogon biedy, z której nie ma jak wyjść. I szukamy sposobu, żeby sobie na to poradzić. Jak komuś mówimy pracuj. Bo jak nie będziesz się uczył i ciężko pracował, to nie dostaniesz żadnego dobrego stanowiska. Przecież na pięć minut telewizor wystarczy włączyć, żeby zobaczyć, że to jest nieprawda. Niektórzy się w ogóle nie uczyli i mają super stanowiska, tylko dlatego, że byli na tym przyjęciu, co trzeba. I tak to w życiu wygląda. To czy ta narracja jasnej drogi ciągłego wzrostu poprzez uczestnictwo w jakim, jakiejś zbiorowości typu korporacja, ta narracja się już zużyła, bo też gadasz... No nieprawdziwa, ona nigdy nie była prawdziwa. Tak, ale tak. przez jakiś czas była atrakcyjna, bo jak ja szedłem na studia, to wybrałem akurat e, finanse i bankowość nie dlatego, że tak bardzo chciałem być specjalistą w tej dziedzinie, tylko dlatego, że była presja, że po takim kierunku dostaniesz tak zwaną dobrą pracę, więc ta linearna tak. konstrukcja kariery, która wtedy leżała na stole, ona wtedy była wiarygodna, ale o... potem się nagle okazało, że, że ona nie działa i nie. Pamiętamy tego, ale w latach 50. -tych, 60. -tych, klasa średnia mogła wszystko, więc nie musiałeś być niewiadomo kim. Mogłeś po prostu pracować. Twojej żonie się wtedy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nawet nie opłacało ich do pracy, bo mężczyźni tyle razy więcej zarabiali. W reklamach w lat 60. tam jeszcze jest powiedziane, że kobieta to się najlepiej realizuje jak w tej chustce w grochy kula pankejki rano. I to w ogóle nawet jej palia świetnie po tym wygląda. I to jest ta CIT, czego od życia ma wymagać. Raz, że kobiety były wtedy dyskredytowane o wiele bardziej niż teraz, a dwa, że klasa średnia po prostu zarabiała masę hajsu, To już nigdy nie będzie, prawda? To już tam wielki Gatsby to taka końcówka ludzi, którzy mieli więcej pieniędzy niż mogli wydać. A Titanic też. Tam bilety kosztowały masę pieniędzy i wszyscy jechali z całymi rodzinami i ze służbą. Bo więcej... Popytu niż podaży. Czyli tak. jednak mamy kryzys, bo pewna narracja, która programowała przyszłość przynajmniej mojego pokolenia, i wiele osób w to wierzyło, ona się skończyła i co, pytanie, co wyrosło na jej miejsce. Tak, ale to jest nostalgiczna narracja, i tu znowu jest niuans. Nostalgia jest najczęściej idealizacją przeszłości, która chroni ego. Mhm. Razem z tym była masa osób na świecie, która była dyskryminowana i było im o wiele gorzej niż teraz. I tego, Udawaliśmy, że nie widzimy. Znaczy, nas wtedy nie było na świecie. Ale ci, co żyli wtedy, to udawali, że nie widzą. Więc my nie możemy tego przerzucić jeszcze raz, zrobić transplantacji, choćby z tego powodu, że nie chcemy krzywdzić tych osób, które wtedy, jakby ich kosztem zostało to wszystko zrobione. To pytanie znowu praktyczne do Ciebie, Rafał, bo ty jesteś, no nie wypominając ci wieku, ale najstarszy z nas, czego aż I mnie wyglądasz. uderzy, nie jesteś, prostu... wyglądasz najlepiej zdecydowanie, ale ten wiek też powoduje, że w swoich różnych biznesach przeżyłeś z nas najwięcej i e, pamiętasz koniec lat 90., lata 2000, budowałeś wtedy różne struktury. Czy rzeczywiście z twojej perspektywy praktyka istotnie zmienił się sposób, w jaki dzisiaj robi się biznes versus to, co robiło się kiedyś w dzisiejszych okolicznościach? A drugie pytanie, bo też Miłosz fajnej kwestii dotknął. Ludzie, których zatrudniasz, z którymi współpracujesz, młodzi ludzie, których obserwujesz też na rynku pracy jako przedsiębiorca, czy rzeczywiście oni są mniej robotni, mówiąc kolokwialnie, czy po prostu zmieniły im się priorytety, a jeśli tak, to na jakie? To znaczy, co, co ich dzisiaj w życiu kręci, do czego zmierzają? Bo czytałem takie badania, że na przykład już posiadanie własnego samochodu od dłuższego czasu dla młodych ludzi nie jest właściwie wcale priorytetem życiowym, wręcz nie pragną. Mieć własnych czterech kółek, bo albo nie mają w ogóle, albo sobie wynajmą. No to co z Twojego oglądu sprawy jest tą dzisiejszą narracją, która jeszcze się nie zużyła? Pierwsza ta rzecz, która, którą ja obserwuję, która zmieniła się od lat 90. poprzez 2000 do teraz w biznesach, który ja osobiście bardzo cenię, to jest nie jesteśmy jako przedsiębiorcy, myślę, w większości money driven, tylko mission driven. I to jest coś, co bardzo mi się podoba. Czyli ten cały leadership, który mnie fascynuje, oparty jest o pewną misyjność i na tym budujemy pewną organizację, na tym budujemy pewien biznes i na tym czyli staramy się wypracować pewną wartość, która jest istotna z perspektywy ludzkości. Jest na tyle istotna, że ludzie są w stanie za to płacić pieniądze, i jest na tyle jakby powszechna, że tych ludzi jest dużych, którzy są w stanie konsumować te wartości. I jestem zafascynowany y, ruchami, które między innymi zrobił founder Patagonii, tak, który, jakby, całą zysk organizacji przeznaczył na na ratowanie planety, chociaż to może nie do końca dobrze brzmi, ale generalnie inwestuję w to, żeby spowolnić degradację planety. Przepraszam, może ci słowo, ale z drugiej strony masz takiego gościa, który też rozpala umysły młodych ludzi, nie tylko młodych, czyli Elon Musk, który nagle mówi: Hej, słuchajcie, skończył się okres próbny w Ukrainie na Starlinki, dajcie hajs albo wam wyłączę internet. No i w sumie, co się wydarzy, przegracie tę wojnę, wygracie, to już mnie mniej obchodzi, bo, bo mnie się tutaj rachunki nie zgadzają, więc ta misyjność biznesu też. Czasami mi się wydaje pozorem, pod którym kryje się zwykła chciwość. Tak, znaczy, w sensie wierzą, to. Ludzie, różnorodność ludzi. Nie? W sensie, jakby moja, obserwacja, moja obserwacja jest taka, że jakby ja coraz bardziej cenię, coraz bardziej rozumiem, coraz bardziej może ludzie, którzy mam wokoło, są bardziej tacy mission driven. To, co mówisz a propos Ilona, zwróć uwagę, że on marketingowo bardzo mocno to misyjności używa, bo dlatego, że ludzie za tym podążają, inwestorzy za tym podążają i to się dobrze po prostu sprzedaje. I natomiast wierzę w misyjność prawdziwą, tak? coś, co kieruje faktycznie i drive'uje ludzi i, 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 i motywuje. I teraz płynnie przechodząc do, a mam wrażenie, a może to jest też kwestia taka, że po prostu miałem większą styczność wtedy z ludźmi i sam, może miałem taki bardziej mindset w tą stronę, że w latach 90. czy 2000 bardziej biznes był zorientowany jednak na cyfrze. Tak? czyli jakby cyfra na koniec dnia miała... Great is good, jak tak. mówił Gordon Gekko z Wall Street. I teraz, jeżeli mówisz o zespołach, to też obserwuję to, że coraz chętniej, zresztą to, co mówiliście przed chwilą, że te korporacje już troszkę zużyły się w kontekście takiego, wiecie... Jesteśmy obie, wojskiem, obie, idziemy na front, tak, walczymy o zwycięstwo. Wiesz, to, to, to hustle, 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 nie? I, i, I dzisiaj bardziej myślę, że młodzi ludzie, czy młodzi ode mnie ludzie, Bardziej chętnie wchodzą w organizacje, które chcą współuczestniczyć w czymś, tak? chcą jakby współtworzyć coś, jakby, czyli jakby dla nich ta misyjność jest ważna. Dla nich ważne jest to, co jest celem tej organizacji i w jaki sposób ta organizacja realizuje te, te, te swoje cele. Tak? Chcą współuczestniczyć w, w czymś. I teraz mówisz, czy oni, czy oni pracują ciężej? Mi się wydaje, że motywacje są zupełnie gdzieś indziej. Tak? To że te motywacje w stylu. Wiesz, tak, tak jak ludzie z wcześniejszych pokoleń mieli stabilne wynagrodzenie, kredyt, mieszkanie, samochód, przewidywalność, bezpieczeństwo, te, te, te wartości troszeczkę się kończą. Tak? Pytanie jest takie, czy to jest interesująca praca? Pytanie jest to, czy ja te 8 godzin, 6, 10, jakkolwiek, które przeznaczam, czy one przeznaczam je zgodnie z moim. Z moimi wartościami, ludzie żyją bardziej świadomie, i teraz też nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czym jest tak naprawdę bogactwo. Tak? Czy bogactwo równa się pieniądz? Już nie dla tych ludzi. Tak? Bogactwo równa się o wiele więcej rzeczy. To jest mój komfort, mój czas, i to mi się daje też, że ten lockdown i to, że mieliśmy sposobność więcej czasu przebyć w domach z. z z rodziną. z rodziną zeksplorować nowych rzeczy, tak jak gotowanie czy, czy, czy wiesz, zabawa z dzieckiem to też nas nauczyło to, że, że bardziej uważnie patrzymy na ten nasz czas, tak, gdzie, gdzie go przeznaczamy i y, ludzie, którzy dzisiaj wchodzą w zespoły, w szczególności myślę w zespoły technologiczne, dla nich to jest szalenie, szalenie ważne, tak? że y, do czego tak naprawdę ten kod, który ja tam tworzę jako inżynier, do czego on kontrybuuje, tak? do czego ten kontekst jest dla nich szalenie, szalenie ważny. Tak? To teraz znowu podbiję piłkę do miłosza, jako tutaj sędzia pomiędzy dwoma stronami siatki. Tak się usadowiłem akurat, więc dobrze mi z tym. Bo mnie na, na studiach ekonomicznych uczono, że jedynym właściwie celem istnienia każdej organizacji jest zwielokrotnianie zysków. A drugi paradygmat był taki, że Potrzeby organizacji i potrzeby konsumentów w tym względzie są nieograniczone. Czyli organizacja, firma, korporacja ma generować najwyższy, najwyższy możliwy zysk, a konsument nigdy nie jest w stanie zaspokoić do końca swoich potrzeb. Jeśli weźmiesz to pod uwagę, to ta cała parasolka ideologiczna, którą korporacje rozpościerają dzisiaj nad pracownikami, też jest efektem pewnej cynicznej kalkulacji pod tytułem Obiecajmy im inną narrację niż tylko walka o wypracowanie największego zysku. Obiecajmy im uczestniczenie w tworzeniu jakiejś metawartości, bo inaczej nie przyjdą do nas pracować. A tak naprawdę na koniec dnia organizacje mają tę misyjność w dupie, bo ich głównym celem jest przetrwanie na rynku i generowanie zysku dla właścicieli, a nie ratowanie pingwinów na Antarktydzie, jeśli tam istnieją pingwiny. Tak. Tak jest jak. Powiedziałeś? Z paru powodów. Pierwszy jest taki, że wynik jest królem, prędzej czy później. A po drugiej stronie tego samego medalu jest fakt, że organizacja nie jest żadnym bytem, który jest spójny. Tak jak rynek nie jest. Choć czasem próbuje nam się wmówić. Rynek się przestraszył. Czyli co się stało? Najczęściej, jak ktoś nie wie, co rynek zrobił, to używa takich metafor personifikujących, żeby wydawało się, że się zna. Nasza firma się zatrzymała. No, cała się zatrzymała. Czasami mówią tak, księgowa na urlopie, nikomu nie zapłacimy pensji. Eee, ale to, tam nie ma pojedynczej osoby, która by wzięła na siebie odpowiedzialność i miała sumienie. Nawet Wiemy, że firmy specjalnie generują procesy, tak, żeby nikt się nie czuł odpowiedzialny. Pewnie znacie historię, jak się zawaliła szwalnia w Bangladeszu, to cały rynek tekstylny zamarł na sekundę, bo nikt nie wiedział, czyje tam są metki. I oni szczerze nie wiedzieli, czyje tam są metki, ponieważ ich dział prawny pilnuje, żeby oni nie wiedzieli, gdzie to jest szyte, żeby nie można ich było pozwać. Więc jak szef Apple mówi, że nie wie, gdzie są robione tego telefony, jego to naprawdę nie wie. I to jest specjalnie tak zrobione. Czy narracja pomaga sprzedawać? No pewka, w branży FMCG 20% więcej zapłacimy za to, że jest napisane eko bez wnikania. Co to znaczy? Bo co to znaczy, że fasola jest eko? Że była niepryskana, sobie pomyślimy, albo że była szczęśliwa, albo że jest mleko od szczęśliwej krówki. No, umówmy się, że krowy mięsne mają statystycznie szczęśliwsze życie niż krowy mleczne i nie jest na pewno tak, że hasają po łące i podchodzi staruszka z wiaderkiem i tam z nich doi. Wręcz przeciwnie, na pewno przez następne pokolenia zostaniemy ocenieni jako bestialscy w tym, jak traktujemy zwierzęta. Sposób, w jaki one są uśmiercane, jest na pewno dramatyczny, ale to jest jakby jeden z licznych przykładów na to. Jeżeli napiszesz w ogłoszeniu Prace. Kolejne badanie, że Twoja firma jest inkluzywna. Czyli, że nieważne, kim jesteś, ważne, jakie masz kompetencje, to okazuje się, że ludzie chętni klikają w ogłoszenie od pracy, nawet jeśli oferujesz mniej pieniędzy za wypłatę. No kto to zignoruje? No nikt rozsądny, a na pewno nie ta grupa osób w każdej organizacji, która męczy liczby tak długo, aż te liczby się przyznają. Oni na pewno na to spo Ja mogę mówić, ja będę w jaką firmą, która będzie sprzedawała tyle, co chce i przyjdziemy, macie tutaj taki super sprzęt, przyjdziecie po aparat fotograficzny i, ja pan, i, i pan Marcin powiedział, ja chciałem kupić trzy aparaty fotograficzne, bo nagrywamy takie podcasty, że prrr, to po prostu będzie nowy standard na świecie. A ja powiem, panie Marcinie, po co panu trzy aparaty? Wie pan, ile to słoników i krówek i tak dalej? I ty tak spojrzysz, bo ty wiesz, dobra, w sumie chrzanić jakość obrazu. Poproszę jednego. Jednego nie możesz pan pożyczyć? Rafał. No jest chłopak Wielu talentów, on się interesuje fotografią, na pewno coś ma. I ty powiesz, kurna w sumie, Rafał na pewno ma. I wyjdziesz. I ja potem przyjdę do swojego szefałem przed Prokop, chciał kupić trzy aparaty, ale ja mu tak opowiedziałem, że nic nie kupił. Co pan na to, panie prezesie? On powie: brawo, podwyżka, no weź. Znaczy jak to sobie wytłumaczysz? Prędzej czy później, jak zaczynamy to rozbijać na efekty psychologiczne w pracy, to się pojawi, że każdy chce przede wszystkim zostać niezwolniony. I się zaczyna zastanawiać, czy nie ma jakiegoś skrótu, gdzie można zaoszczędzić. To samo mamy z systemem edukacji. To przecież wprost się mówi, że żeby się nie sugerować tym, co uczelnie amerykańskie piszą o czesnym na stronach, bo każda próbuje wycisnąć tyle, ile się da. Pamiętajmy, że ten system powstał po to, po II wojnie światowej, żeby zdolne osoby miały szansę się edukować w Stanach Zjednoczonych, żeby drugi raz ta historia z Niemcami się nie powtórzyła i żeby naukowcy, bez względu na to, z jakich społecznych historii się wywożą, nizin wyżyn, żeby inteligentna osoba egalitarnie mogła i zaistnieć tak, jak jest. I co? Jaki mamy efekt tego, że państwo tam subsyduje edukację? Że 60% studentów Ivy League reprezentowanych jest przez 1% najbogatszych rodzin. No to chyba... Aż tak bardzo inteligencja się genów nie trzyma. Nie? A jednak okazało się, że ten system się zakrzywił w stronę chciwości. Więc my na pewno, no, łącznie z samochodami elektrycznymi, które teraz nie, też nie są super ekologiczne, ale mają listek i się im rysuje listek, jak dodajesz gazu, więc to pff, nie może być bez znaczenia. Ta narracja jest sprzedażowa. Nikt by, się, nikt by nie splunął w kierunku działań charytatywnych, gdyby się nie dało tego odpisać. Więc my szukamy takiego sposobu, żeby to w jakiś sposób załagodzić. Ale i tak jesteśmy, dlaczego my pompujemy hajs w biznes i w różnego rodzaju inicjatywy, bo biznes jest po prostu sprawny. I jeżeli ktokolwiek wymyśli Bakterie, które zjadają plastik na masową skalę, a nie zjedzą nam rozruszników serca przy okazji, to one będą prawdopodobnie w biznesie. Choć i tu moglibyśmy ze sobą polemizować, bo niektórzy twierdzą, że państwo jest bardziej kreatywne niż biznes. Państwo jest bardziej skłonne do wyrzucania pieniędzy. Na Mieliś... na lotów kosmicznych. Dokładnie. A na przykład mamy grafen. Grafen jest położony. Znaczy, pamiętacie, że o, teraz wszyscy jedziemy na grafenie i w ogóle super. I to Polacy wpadli na pomysł, jak ten. Graf... Więc tym bardziej nam zależało. Ale grafen da zwrot za 15-20 lat. Biznes nie chce zwrotu za 15, tylko za 3 góra, od razu. Państwo może wyłożyć na grafen. Państwo jest chętniejsze do wywalania hajsu, zobaczmy, co się stanie. Więc wbrew naszemu potocznemu, takiemu sądowi, że to biznes jest ostoją kreatywności, my najczęściej mówimy pracownikom, bądźcie kreatywni, ale najbardziej tam takie kaizen pasuje, takie... W tym miesiącu wygrała konkurs pani Janina, która wymyśliła, że, że zamiast pisać adres na środku koperty, napiszemy go w rogu i pani księgowej będzie łatwiej. Nie? I tu dostaje komplet noży do zabicia czasu. I teraz... Więc teoretycznie biznes się spodziewa, że będziemy kreatywni, ale tak naprawdę by chciał, żebyśmy zrobili to, co jest do zrobienia i poszli do domu, niespecjalnie to wszystko zmieniając. Więc te wszystkie siły się cały czas tłuką. Ale chciwość bez wątpienia jest fundamentem biznesu. Po prostu biznes lubi, jak mu rośnie i na pewno będzie się spodziewał, nawet czy bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, który chce firmę sprzedać, bo przecież jest masa takich osób, czy takich, która, która ma po prostu rosnąć. No to my zakładamy, że im więcej, tym lepiej. No to my mamy na to nazwę. To jest chciwość. Tak, więcej niż potrzebujesz. A propos biznesu i no. chciwości w biznesie. Ja myślę, że to jest. Yy, jest tam światełka nadziei, to duże światełko, ono jest coraz jaśniejsze. Wiesz, ludzie w szczególności, którzy osiągnęli duży sukces w biznesie, tacy ludzie jak Bill Gates, ja tak mówię teraz z mojego podwórka. Tacy ludzie jak Bill Gates, tacy ludzie jak John Doar. John Dor, który zainwestował mnóstwo pieniędzy, ponad miliard dolarów wiesz, w sustainability, kierunek na Stanfordzie i drugi tam tyle samo dał Stanford i będą kształcić ludzi, którzy mają. Być bardziej świadomi i budować kolejne biznesy w tą stronę. Bill Gates, Breakthrough Energy i tak dalej. Więc ludzie, którzy są doświadczeni, myślę, że mają bardzo dużo pieniędzy, znaczy nie myślę, no wiemy wszyscy, że mają bardzo dużo pieniędzy i myślę, że też dorośli w którymś momencie ja też ciężko powiedzieć, czy dorośli, bo może nie zawsze tacy byli, teraz po prostu wykonali ten ruch, który jest czytelny dla wszystkich inwestują dalej w te rzeczy, w świadomość, w kolejne biznesy, które zajmą się rozwiązywaniem problemów tego świata i myślę, wydaje, właściwie jestem przekonany że, że, że tam ich motorem czy driverem nie jest chciwość tak? tylko jest jednak ta większa myśl o tym, co, się, co, co, co po nas pozostanie tak? jak to mówił, wiesz, jak to mówił Carlin, słynny komik amerykański yy, w odpowiedzi na to, że ratujmy planetę, ratujmy planetę to on mówi, nie, słuchajcie, planeta ma się dobrze to my mamy przestrane ludzie. tak, tak, Ziemia to twarda dziwka jak mówią ekolodzy, tak? no na pewno pociągnie dłużej od nas tu możemy tak. Dyskusja jest tutaj taka. Pierwsze jest takie, dlaczego pomimo tego, że te wszystkie osoby tak się starają, rozwarstwienie rośnie. No i odpowiedź na to pytanie pojawia się między innymi taka, że one inwestują to, w to, co nie zmienia systemu, czyli inwestują w to, co powoduje, że żeby ten system dalej powoduje, że oni mają więcej pieniędzy, a reszta, która miała, ma, ma mniej. Tak, na przykład, przykład autora książki Winners Take All, który, który z tym dyskutuje, jest taki, on zresztą go bierze z momentu, w którym katedra Notre Dame się paliła i tam mnóstwo osób zaobserwowało, że da pieniądze na to. Biedni, czyli osoby klasa średnia w dół, nazwijmy to, dają pieniędzy statystycznie więcej na takie cele, niż osoby bogate. I dają je też bardziej empatycznie, ad hocowo, nie zastanawiając się, co się z tym stanie. Bogate osoby najczęściej na przykład pytają katedrę Notre Dame, w cudzysłowie, jak, gdzie jest plan resta restauracji, powały, nie? I czy dostanę fakturę na darowiznę, oraz co konkretnie będzie robione i która ekipa. No i tam wtedy księża patrzą w dół i się zastanawiają, a oni mówią, no to jak nie, to nie. Ale wtedy policzono, że Ludzie zadeklarowali ci bogaci tyle pieniędzy, nie dali ich później z tych powodów, ale że gdyby można je wpompować w czyszczenie oceanu, to dałoby się wyszargać z tych oceanów cały plastik, który tam jest. I nagle do opinii publicznej dotarło, że to jest kwestia hajsu. Że jakby wziąć masę bezrobotnych osób, które Yuval Harari czasami nazywa osobami bezużytecznymi, których nigdy w historii świata nie było takiej możliwości, żeby parę tysięcy osób było w obozie dla uchodźców i nikt ich nie chciał. Przecież dałoby im się patyki, żeby przynajmniej sąsiedli kraj napadli. No, cokolwiek, żeby z tego było, nie? a teraz nikt się nimi nie interesuje. Dać im te pieniądze trochę, niech wyciągają. Albo koncerną farmaceutycznym jest masa biednych osób, która by dała na sobie testować lekarstwa. Może nie od początku, nie, ale w końcowych fazach. A my jednak wolimy pompować w ssaki, bo one nie mają prawników, więc jest taniej. Chociaż jakby przenoszalność wyników badań jest mniejsza. Więc, um, i on, ten autor, wychodząc z tego założenia, zapisał, kurde, skoro politycy są tacy przekupni, Dlaczego nie przeforsujemy na przykład takich ustaw, które będą lepsze? Wiesz, nie wszystko jedno. Dałby się dwie bańki komuś, jego to do końca życia ustawi, a niech przeforsuje taką ustawę, na przykład o edukacji, która będzie bardziej egalitarna. A jakoś nikt tego nie robi. Tylko forsujemy taką, że pizza jest warzywem w szkołach, nie? W Stanach Zjednoczonych. Albo że. Um, co tam było jeszcze ciekawego, że każda szkoła dostaje tyle pieniędzy procentowo, ile wynoszą podatki czy w okolicy, w której mieszkają. Czyli w bogatszej dzielnicy, bogatsze szkoły, w biedniejszej, biedne. Chociaż wiemy, że jest to społecznie no. przeciwskuteczne, że to nie jest dobry pomysł. Dlaczego takich rzeczy nikt nie forsuje? A ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mówią: Ja, w ramach pomocy ludziom, pojadę i w weekend pomaluję huśtawki w domu dziecka. No naprawdę? To jakby no fajnie, mogłaby zostać w domu ta osoba, nie? Ale co to zmienia w ogóle dla, dla systemu? A mogłaby. Więc to jest pytanie, które się rodzi. Dlaczego pomimo tej usilnej pomocy, okazuje się, że sześć osób na świecie ma tyle pieniędzy co połowa, a dwa lata temu miała osiem? Osiem osób. I, i, i że w Stanach Zjednoczonych jest taka alokacja dóbr w tym momencie, w Polsce jeszcze nie. Ale podobnie, że ludzi stać na wszystko. Mówią, że nie lobbują partii politycznych, tylko czekają, kto wygra, bo bardziej im się opłaca zapłacić temu, kto wygra, bo, bo są takie tam pieniądze, mają na, i na armię, i na ziemię, i na cokolwiek innego. No to nikt normalny tego nie odmówi. Zresztą lobbyści, żeby nie powiedzieć, kunktatorzy są przebiegli w tym, więc mówią, ktoś na pewno wejdzie, weźmie, dlaczego nie ty? No wtedy myślimy, chciał aby żeby jednak moja córka studiowała gdzieś tam, dobra, w sumie i tak to wszystko jedno, nie? Więc to, to jest pytanie. Ale też, to nie jest też tak, że ci ludzie są nieszczerzy w tym. Czyli, że to chciwość nimi kieruje. Raczej jest to pewien etap rozbicia, bo ludzie w pewnym wieku, jeżeli rozwijają się normalnie, teraz sięgniemy do psychologii, e, uważają, że powinni oddać to, co dostali. Zwłaszcza mężczyźni, jakim się urodzi córka, bardzo ciekawa korelacja, zaczynają myśleć, że to jest, że, że mnie było łatwo w życiu, ja się, ale to dlatego, że jakoś się to wszystko na mnie zrzuciło. I ja się najpierw tak pobawiłem, potem dużo czasu poświęciłem rodzinie, to jest rozkręcone, rodzina już tam idzie, to się tam kręci. Ja nie jestem za każdym razem potrzebny, oczywiście wolą, że jestem niż nie, ale trybi. Teraz pora zacząć powoli oddawać, i potem w ostatniej fazie przygotowywać się do umierania. Tak przynajmniej twierdzili hindusi i im pokrewni w tej okolicy. Więc nic dziwnego, że jak ktoś się sprawnie rozwija, to używa tej narracji i jest szczery. Ludzie tak myślą, że, że, że chcą oddać Ale temu. jako znany tropiciel jednak pragmatyzmu i cynizmu w ludzkich. Postępowaniach i motywacjach. Myślę, że tutaj też w grę wchodzi coś, co nazywają z angielska vanity albo immortality project, że chcesz pozostawić po sobie coś Aha. zgodnie eee. z zasadą non-omnism, że jednak. No, trumna nie ma kieszeni, ale mogę tak, to, co w... zrobiłem zostawić w takiej formie, żeby świat o mnie nie zapomniał. No Notabene Dor, który dał pieniądze na Stanford, to oczywiście Instytut jest jego nazwiska, tak Dora? To jest celny trop znowu, dlatego, że co w nim się do początku, czyli do kryzysu, żebyśmy mieli też coś do wzięcia z tego, oprócz tego wszystkiego, co jest beznadziejne, to coś co jest nadziejne, że być może powinniśmy zacząć od tego, a skończymy na, na non omnis moriar, że my nie jesteśmy jako ssaki prawdopodobnie, tak przynajmniej twierdzi Robert Zapolski, zbudowani do stresu, tak zwane, takiego stresu, który jest, ciągnie się i nic z nim nie można zrobić. Taki jak ma miejsce często w życiu. Na przykład jest wojna. Jest wojna, człowiek się trochę boi, że jest ta wojna, na początku bardziej, trochę mniej, ale nic z tym nie możesz zrobić. Znaczy możemy wszyscy wydać wszystkie nasze pieniądze, jakie mamy, i to kompletnie nic nie zmieni. Nawet jakbyśmy chcieli. Ee, raczej Robert Zapolski uważa, że my jesteśmy zbudowani do tego, że jak jest stres, on jest adaptacyjny. Zrób coś i to przejdzie. Na przykład jestem zebrą, skubię trawę, skubię, wychodzi tygrys, ja uciekam i już się nie stresuję. Albo nie uciekłem i jestem z innymi zeberkami w zeberkowym niebie, To zasadzie już się nie stresuję, albo uciekłem i znowu mogę skubać trawę. Natomiast układ nerwowy jest dość bezradny, jak to się tak wlecze ciągle. Covid. Czy umrzemy? Albo jak nie, bo niektórzy się nie boją, że umrą, niektórzy się boją, że na przykład dostaną jakichś efektów ubocznych po tym COVID-ie, albo ktoś ich z rodziny i to nam albo utrudni siłę życie. Wtedy... I wtedy im trzecia ręka, chociaż jakby trzecia ręka rosła, to się każdy zaszczepił. Ale w każdym razie, że, że tam się takie rzeczy będą jakieś straszne. To jest taki lęk, który jest lękiem przewlekłym, nieadaptacyjnym, nic z tym nie możesz za specjalnie zrobić i podzielonym. Czyli wszyscy to mają. I teraz jak ludzie sobie z tym radzą? Na poziomie takim bardzo indywidualnym wyjście do stresu właściwie znamy prosty sposób, zawęzić krąg troski. Tak jak Iga Świątek, która sobie opuszcza daszek, żeby mniej widzieć, albo ten iściści zakładają, ten ja się co jest pewne. Pewne jest tak, tu siedzę, tu mam, jest ten fotel, on jest na pewno prawdziwy, wziąłem gdzieś tabletki, ale nie aż tyle. E Teraz to jest od tego, co ja mam właściwie do zrobienia. Śmieci mogę wynieść, tak? Czyli zaczynamy z takiego punktu wyjścia, który jest blisko. Drugie to jest wdzięczność. To dobrze, że mam, mógłbym mieć mniej, jakoś sobie poradzę, nawet jeśli stracę pieniądze, to jestem względnie zaradny i we względnie dobrej kondycji, coś tam człowiek wymyśli, tak? I trzecie, jaki jest sens tego, co robię? Dla dzieci, dla świata i tak dalej. To są trzy takie strategie, do których za każdym razem, jak się w stresie przewlekłym cofniemy. To nas przywołuje trochę do spokoju. Nic się nie stało. Nawet jakbyśmy mieli spadać z dziesiątego piętra i na każdym piętrze mówimy, że na razie wszystko w porządku, to i tak prędzej wymyślimy w dobrym stanie. Tak? Dobre decyzje w dobrym stanie. Najpierw działał dobry stan, a potem się zastanawiam, co zrobić. I wtedy sobie często sprawę, że nic się nie dzieje. Że obejrzałem wiadomości i tam było, że wszyscy umrzemy, a także to wszystko spłonie. Ja je wyłączam, zakładając, że się tak zagapiłem, że obejrzałem, i, i myślę, nie. Prawdopodobnie nie. Albo ktoś tam mówi: No, ta rara, i się stanie to i to. Ja sobie dopowiadam: albo nie. Bo jak zauważyliście, od paru miesięcy ekonomiści próbują wcelować w inflację. Na razie taksę to idzie. A my jesteśmy na 30 dni do przodu. Więc zakładanie, że my jesteśmy jakimś super ekstra gatunkiem w planowaniu, no jak powiedział, przytaczany przez Weszus Kaneman jest grubym nietaktem i optymizmem. My jesteśmy mega w poprawianiu tego, co zrobimy. My jesteśmy gatunkiem dojeżdżenia na rowerze, którym się nie da kierować, jak on stoi. On musi jechać i my to poprawiamy. To jest nasza filozofia działania. Robić i patrzeć, co się stało. Robić i patrzeć, co się stało. I teraz to, o czym opowiedziałeś, to, to jest taka konfliktowa sytuacja, bo my z poczuciem śmiertelności, a jeszcze odniosę się do tego, co powiedział Rafał, bo się z tym wiąże. Nasz system wartości zmienia się zajmuje się tym Laura Karstensen, w zależności od tego, ile sądzimy, że nam do końca życia zostało. Nie ile mamy lat. Tyle, ile nam czasu zostało do końca życia? W naszym własnym przekonaniu. Tak. I można się bawić w ten sposób w cudzysłowie z emerytami. W Polsce Komisja Etyczna nie puściłaby takiego badania, ale w Stanach tak zrobiono, że zadzwoniono do emerytów, powiedziano, że dostaliśmy wyniki pana badań, i wyszło to, to jest takie nowe badania w ogóle. Z pana genotypem to jeszcze 40 lat minimum. I się okazało, że ci ludzie w ogóle zmieniają swoje życie. Zaraz wam powiem jak. Ale pierwsze, co Laura Karstensen zauważyła, to to, i wy też, że jak przed COVID i lockdown, to zaraz były takie wpisy na Insta. Zauważyłem drzewo przed oknem i liście, które powiewają. Wiem, że natura jest ważna, a delfiny wróciły do Wenecji. Czy nas to zmieni? Tuliłem dziś krzew, który rośnie tu ze mną od dziecka, nie? A potem nastąpił taki moment w historii świata, że nagle wszystko. I dobra, jednak kupię buty. Bo nic tak nie zmienia życia jak nowa butów, jak uczy morowsko z nie? Tak samo jak po śmierci papieża, wszyscy byli przekonani, że teraz kibice arki i będą szli ramię w ramię, bo w obliczu takiej no, wielkiej tragedii to, czy biznes się czegoś nauczył? Czym, że jest taki bif pomiędzy drużynami? Chciwość zajedzie. I o co chodziło? Znaczy, w którym momencie to się zmieniło, wiecie, jak wymyślono szczepionkę. Jeszcze jej ludzie nie dostali, jeszcze nie było wiadomo, jakie będą jej losy, ale sama myśl że nie jest tak, że niedługo umrę, spowodowało, że z naszych takich głębokich refleksji i chęci spełnienia czasu z bliskimi, w spokoju i kochającymi, zaczęliśmy w szerszej perspektywie preferować te decyzje, które będą bardziej edukacyjne, spowodują większą przygodę w życiu i to, że ono w ogóle będzie ciekawe. I to z tymi emerytami było. Oni już chcieli tak siedzieć, tak, a co tam Wnusi u ciebie? Jak się powiedzieli, że jeszcze 40 lat, to kurwa, 40 lat nie będę pytał Wnusia. Poszukamy sobie gdzieś tam w biurze podróży, gdzie można się przynajmniej po okolicy przepłynąć. E, I teraz to się wszystko, zobaczcie, bo, bo fajne jest to w życiu, że to się, te rzeczy się wszystkie ze sobą łączą, z tym zarządzaniem, własnym przerażeniem, własną śmiertelnością, tym terror management tak takim, że ja, czyli tym non omnis moria. Kulturowo Rzeczywiście tak jest. Kulturowo my chcemy sobie poradzić z własną śmiercią, przynajmniej tak twierdził Salomon i Pyszczyński, którzy stworzyli tę teorię, że chcemy stworzyć coś, co po nas zostanie. Ale indywidualnie lepiej nam wychodzi radzenie sobie w taki sposób, że sobie po prostu kupię sygnały statusu. A tam, jak mam umrzeć, se przynajmniej samochodem pocisnę do 250. A tam, se pójdę po taki zegarek, że zawsze chciałem, i skróju! Miłośnicy tam... Zrównoważonych zakupów. Teraz uwaga, teraz wiadrami będę lał paliwo. Raz w życiu chciałem tak zrobić, a po mnie choćby potem, tak? Pójdę sobie. Do, przynajmniej ładnie będę w trumnie wyglądał, więc teoretycznie trumna nie ma kieszeni, ale praktycznie, ale jeżeli. Na wieku. Ale jednak może być kabrioletem, nie? No więc dokładnie tak. Pieniądze szczęście nie dają, ale lepiej się smucić w Ferrari niż na rowerze. No, i tak samo tutaj. Więc, więc te, to jest taki konflikt, że my z jednej strony chcielibyśmy być wspomniani jako ktoś wartościowy, gdyż jak mówią staring. Człowiek umiera wtedy, jak już nikt go nie pamięta. Ale z drugiej strony doraźnie, jak przychodzi moment stresu, to, 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 to bardzo dobrze niestety pomaga, jak człowiek przejedzie się po aukcjach internetowych w wybranej kategorii ustawi sortu i od najdroższego. No i, <śmiech> <śmiech> i no, <laughs> że można wysupłać. No. <laughs> Czyli e, optymistyczny wniosek płynący z naszej rozmowy na temat kryzysu jest taki, że choćby nawet ten bezimienny rynek dyskontował koniec świata, co się właśnie w tej chwili dzieje. To tak, tak naprawdę jak się rozszerzy okres, w którym obserwujemy wykres chociażby WIG-20 albo jakiegokolwiek innego indeksu, który wskazuje nawet nie tyle, w jakiej fazie jest gospodarka, tylko w jakiej fazie są ludzkie nastroje. Tak. No to, to... to wychodzi no, tak, tak, o taki wykład. To jest, to, jest to jest normalny wykres. Zresztą jakaś osoba, która e, męczy pieniądze, żeby nie robiły, wiesz, że jest jedną z takich zasad, jest nie sprawdzać za często, bo bez rozrusznika serca nie dźwigniesz tego, co tam się dzieje. Zresztą często to doradcy mówią. I tak jest. Nam na co dzień to się specjalnie nie pomaga, ale pomaga nam takie myślenie, bo to, o czym my tutaj rozmawiamy, a w zasadzie ten lęk, który się pod tym kryje, to czy można poradzić sobie w życiu z niepewnością? I lepiej nie, lepiej, żeby ona była i żyć z tym, że jesteśmy niepewni. Czyli jest to jeden z filarów szczęścia. Niepewności nie da się wyrukować. My tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się stanie, bo jesteśmy słabi w planowaniu, ale możemy sobie pomyśleć, że i co z tego? Nigdy nie wiedzieliśmy, co się stanie. To, co tu siedzi, my siedzimy, każdy z nas i każdy z Państwa, którzy go oglądacie, miejsce, w którym siedzicie, to są decyzje, których nigdy nie byliśmy pewni ani co do partnera, ani co do domu kupienia, ani co do kamery kupienia, ani co do wybrania drogi samochodowej. To jest zawsze niepewność. Natomiast to, co możemy zrobić, to myślenie o tym na przykład w kategoriach ciekawości, że zobaczymy, co się stanie, że czy, to na, czy tam nie ma jakiejś miny, która mi nogi upierdzieli po pierwszym kroku. To możemy zapytać kogoś, żeby zminimalizować ryzyko, że nie rzucam się i spadochron zmontuję po drodze. Nie? Bo jak mi ktoś powiedział, że jednak mogłem przynajmniej rurkę i sprześcieradło ze sobą zabrać, to już by trochę zmieniło. Więc co możemy zrobić? Ale traktowanie niepewności jako czegoś, z czym ja normalnie sobie radzę. Bo na przykład może przyjść do nas nauczyciel naszego dziecka powiedzieć, no Pana, córka nie czyta. Wie Pan, czym to się skończy? I my sobie zdajemy na głos, że nie wiadomo, czym to się skończy. Jest osób, które nie czytają, Mogę nic im się nie, nie, się nie stało. Dokładnie. Nie? Więc skąd ta osoba jest taka niby pewna, że to się tak skończy? Jak, jak się tak nie my jest, my pro... Promowanie proaktywności jest bardzo zasadne, dlatego że my tu jesteśmy o wiele lepsi. Co z tego, co opowiadasz, to y, tej ciekawości my się bardzo dużo możemy nauczyć od dzieci, nie? bo one mają tą naturalną ciekawość i one nie wiedzą i im to wcale nie przeszkadza, tak, że my nie, nie są wiedzą. są świadome nie? konsekwencji. Tak. My tak. jesteśmy świadomi, jesteśmy tak. tymi rzędami, bo wiemy, co się wydarzy i tak, tak dalej. I też w tym błądzimy, bo tak naprawdę, jak mówię, tak. nie wiemy, co się wydarzy. Wiemy, nie wiemy, wiemy. Ale, ale jesteśmy starsi, więc wydaje nam się, że wielu wiemy lub powinniśmy co najmniej wiedzieć. I ja na przykład u siebie bardzo walczę z tą cechą poprawiania, czy, czy wiesz, jakby mówienia dzieciom, że jeżeli zrobisz to, to się wydarzy to. Bardzo, jakby nie tak. lubię u siebie tej cechy. A z drugiej strony bardzo wdzięczny, bardzo wdzięczny jestem za to, że mam możliwość przebywania dużo z dziećmi i uczenia się od nich właśnie tej, wiesz, tej ciekawości świata. Nie? To, jest, to jest naprawdę cudne. Dzieci nie? są naturalnymi eksperymentatorami i to jest taka rzecz, która w czasie ginie, dlatego, że my z wiekiem, pewnie przyczyn jest wiele, ale jedno jest to, że coraz więcej zaczynamy gromadzić i nie chcemy tego stracić, zapominając, że życie nie polega na trzymaniu status quo. Raz nie da się tego zrobić, a dwa, trzymanie status quo ma swój koszt. I jest to koszt emocjonalny, jak powiedział Jeff Bezos jeszcze jak był mały i powiedział swojego szefa, bo nie, bo nie był zawsze swoim szefem, hej, może książki będziemy przez internet sprzedawać? on powiedział, weź, dur na pało, internet nie nadaje się do sprzedaży książek. E, prawdopodobnie nie, był to, nie była to dobra odpowiedź już w tamtych czasach, jak dziś wiemy. To Jeff Bezos pomyślał sobie tak, jak będę i co teraz ja z tym zrobię? Czy jak będę miał 80 lat, to będę żałował, że odszedłem z pracy, czy że nie odszedłem z pracy? Ja mówię tak, nawet jakbym się miał wypierdzielić centralnie i moje zęby mnie wyprzedzą, to będę żałował tego, że nie spróbowałem. I powiedział, no, niestety, ale skorzystam z okazji, żeby organizacja umożliwiała mi rozwój poza strukturami organizacji, i sobie poszedł i założył, sobie, bo, bo to było jego myślenie. Bo my się często nie zastanawiamy nad tym, że jak ja będę się wczapierzał w to, co mam, to co ja stracę przez to, nie tylko co ja zyskam, zyskam to, że będę miał taki dom. Zyskam to, że będę miał takie miejsce, taką pracę, takie coś tam. Ale to ja też jest koszt z tego alternatywny, bo ja czegoś nie mam. A może to było ciekawe? Jak się pyta ludzi, na ile ich życie na przykład ma być ciekawe, to w naszej części świata prawie 20% odpowiada, że to jest jeden z trzech filarów szczęścia. Życie ma być różnorodne, coś się ma dziać. A tak to ja siedzę, trzymam, zabunkrowany. Zresztą, tak jak sami zauważyliście, kiedyś praca zawodowa wymieniała wolność za doświadczenie. Tak? Dzisiaj to jest bardziej tam talent za możliwości, tak byśmy powiedzieli. nie? To ja się czapie że to mam, ale z drugiej strony myślę, to co, to już? To ja już za 20 lat tu też będę siedział w tym miejscu i to tak będzie wyglądało? To to nie tyle na tyle mnie było stać? To już się mogę, teraz tylko się bronię, żeby nie ulec biodegradacji? To fajnie będzie? No i wtedy dochodzimy do wniosku: pieprzyć to. Może lepiej nawet wszystko stracić, wylądować w karto, ale. Czasami tak jak, tak jak w tym fauście, o którym czasami rozmawialiśmy z Marcinem, że już, już nie chcesz, żeby to był mój koń, jak, jak mówią ludzie, którzy się zajmują medycyną paliatywną, uważaj, żeby nie umrzeć, zanim umarłeś, no, bo, bo to jeszcze coś się może zadziać, to jeszcze długo możemy pociąć, coś możemy zrobić, pomóc innym, albo sobie pomóc, albo, albo coś porobić i to jest koszt alternatywny trzymania się tego, co mam teraz. To jest teoria, która sprawdza się jak najbardziej również w moim życiu, bo covid Unaocznił mi coś, co podskórnie już wcześniej wyczuwałem, że mam skłonność do kwitnięcia w sytuacjach wysokiej niepewności, co jest być może cechą mniejszości, ale tę cechę można też sobie wytrenować, i zauważyłem, że. Umiejętność dokonywania dużych zmian można wytrenować poprzez wprowadzanie metodą salami małych zmian. Czyli jak dzisiaj robisz regularnie zakupy w tym samym osiedlowym sklepie, bo tak się przyzwyczaiłeś, zrób pierwszą zmianę, zacznij kupować w innym. Jeśli zawsze nosiłeś czarne ubrania, spróbuj zacząć nosić białe. I nagle w którymś momencie to poszerzanie pola walki, cytując Warbeka, spowoduje, że duże decyzje, duże zmiany przyjdą ci łatwiej, bo ten mięsień skłonności do zmiany został wytrenowany. Tak, to o czym mówisz nazywa się dzieleniem na małe eksperymenty. Czyli jak ktoś się boi dużej zmiany, to możesz zastanowić co małego można sprawdzić, co się stanie. Nie jest to jakoś super optymalny sposób, bo czasami rzeczy nie wychodzą za pierwszym razem ani za drugim, więc trzeba być też trochę wytrwałym. Ale nie musisz rzucać pracy i jechać teraz na koniec świata. Możesz sobie wziąć dwa tygodnie urlopu i pojechać na koniec świata i zobaczyć. Jeżeli decyzja jest odwracalna, to prawie zawsze możesz się spróbować, a prawie wszystkie decyzje w życiu są odwracalne. Możesz pójść do pracy i zrezygnować. Możesz zacząć robić projekt podcastowy i zrezygnować. Pff, spróbowałem, dziękuję. Bo ty w dzieckach zawsze się w tej argumentacji pojawia, <grylining> <grylining> dlatego używamy kwantyfikatora prawie. <grylining> tak, że natomiast nie tyle, co myślimy. A jak ja pójdę i mi się nie spodoba, no to wyjdę. A jak zjem i mi nie posmakuje, to zwymiotuję. A jak będę pracował i, i, i szef będzie, to powiem niestety dziękuję, poszukam sobie innej pracy, tak? Wiadomo, czas zmarnowany na podejmowanie decyzji jest nie do nadrobienia, a większość da się skorygować. W czym jesteśmy lepsi niż w planowaniu? Podoba mi się to, co Rafał robi w swoim życiu pod e, względem biznesowym, bo parę razy pewnie nie tylko ja się zastanawiałem, po co właściwie jeszcze ciągnąć firmę, która warta jest w tej chwili, gdyby chciała sprzedać, nie wiem, x milionów. Przecież mógłby to skaszować, sprzedać to komuś innemu, wziąć pod Siąść w tym hotelu, kwitnąć i, i tam? Nie wiem, wydawać ten na. Na cokolwiek by chciał, I, i, i nie szarpać się z różnymi procesami, które biznesmenów różnego sortu drenują, no bo to jest jednak ciągły wysiłek, chociażby utrzymywanie biznesu na powierzchni. Więc fakt, że do działania napędza cię niechęć zapełnienia konta, ale pewna ciekawość tego, co wydarzy się dalej, dokąd można tę firmę jeszcze doprowadzić, co ona może zrobić dobrego nie tylko dla mnie, ale i dla świata. Myślę, że w Twoim przypadku te. Te paradygmaty są autentyczne. Wiesz co, ja bardzo się cieszyłem z tego, co że Ty mówiłeś właśnie o tych próbach. I zresztą Ty, Marcin, też mówiłeś o, tym, o tych próbach. Dzięki, Bo się, bałem, że z tego, co ja mówię, się nie cieszę. Nie, 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 cudnie. Cieszę się bardzo, bo mam dużą radość wewnętrzną, po prostu. To widać. Generalnie chodzi o to, że, że cały proces innowacji i technologii polega na poszukiwaniu, tak, Jakby próbach, yy, yy, ciągłych próbach i analizie wyników, tak. I e, oczywiście, wielu inwestorom na polskiej giełdzie nie podoba się to, że Silver ciągle próbuje i szuka, i właściwie wie, jakby, e, i mówię, no, kiedy w końcu zablokujecie, będziecie pewni tego, co robicie. Jakby my jesteśmy pewni tego, co robimy, natomiast sposoby są hmm. różne dotarcia do tych różnych rzeczy. E, I jakby ten obszar, czy ta nasza misja, w na którą idziemy, jest, jest stała. Tak? Natomiast y, 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 tak, jest, jest Marcin prawdą to, że od samego początku w tej organizacji, we wcześniejszych organizacjach. Żeby zrealizować ten cel, możemy tam dojść na wiele różnych sposobów. A że zrobimy to jako jedna z pierwszych firm na świecie, albo pierwsza firma na świecie, tego nikt wcześniej nie przeszedł, więc musimy tą drogę znaleźć. I mi to osobiście przychodzi bardzo łatwo, myślę. Jestem wytrenowany w tym przez wiele lat, żeby szukać, analizować i czuję się w tej drodze bardzo dobrze. I czasem wychodzą nam te wyniki, jesteśmy z nich zadowoleni, kotwiczymy, przykręcamy, idziemy dalej, szukamy nową rzecz. I jakby w życiu też to łatwo mi to wychodzi. Natomiast faktycznie jest, prawdą jest to, że osoby z zewnątrz oceniające może być to denerwujące dla niektórych ludzi, że, wiecie, że, że obserwują daną firmę, tak. czy daną osobę, czy daną postać i, i ty ciągle poszukujesz. Tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest jakby... jakby ja tak mam w DNA swoim własnym, tak tego ciągłego poszukiwania. My zawsze ta droga, nieważne, czy podróżuję gdzieś z plecakiem, czy nie wiem, czy idę w góry, ta droga jest, jest, jest cudna sama w sobie. Tak? Ten to jest ważniejsza niż wynik. Jest ważniejsza niż wynik. Tak? Jak w Tetrisie, w którego nie da się wygrać, a tak. jednak sama gra jest sycąca. Wiesz, tak? i to co mi już mówiłeś a propos tego właśnie, że, i, i to, co Ty, Marcin, mówisz, a po tego, żeby poszukiwać, żeby próbować, żeby zmieniać, żeby nie bać się konsekwencji tego, bo to w większości ludzi mówią: No dobra, nie znam wyniku, tak? Nie idę w tą stronę, bo nie znam wyniku, w którą stronę gdzie dojdę, nie? Albo idę na szlak, ale nie pokazuje mi, czy tam będzie 2,14, czy będzie 1,15, więc ja w tą drogę nie pójdę, tak? Albo nie wiem, czy pogoda się zmieni na szlaku, albo czy tam będą kamienie, czy tam tak, będzie. Tak, tak. Właśnie to jest najcudniejsze w tym naszym życiu. To, to jest ta ciekawość. To jest, e, tak, ta, no, to jest takie przeramowanie, którego sobie dokonujesz, o czym mówisz, z niepewności, czyli że to, że nie wiem, co się stanie, jest straszne, z myślenia, że nie wiem, co się stanie, to jest właśnie zajebiste. Tak. To właśnie jest, jak ja powiem, powiem jej to, ale wiem, co, jej, co mi odpowie. No to powiedz tak, żeby, że nie wiesz, co ci odpowie. To, to jest mega. I szukasz, czekasz, co ci odpowie. Jesteś zaskoczony. Zresztą trzeba uczciwie powiedzieć, że spodziewanie się w wyniku jest iluzją. My nigdy nie wiemy, jaki będzie wynik. Zwłaszcza w systemach złożonych. To, że ktoś wie, co się stanie, to najczęściej się okazuje, że po prostu źle pamięta, co zakładał. Najczęściej w ogóle nie będzie to, co się spodziewaliśmy. Picasso też zawsze mówił, że natchnienie przychodzi w trakcie pracy. My mamy jakiś pomysł, a potem wychodzi nam co innego. A autor, jak pisze książki, to też mówi, że e, piszesz, radeguj, redagujesz po 50 razy, ale Twój główny cel to spowodować, żeby na końcu czytelnik myślał, że od początku miałeś taki pomysł. Tak? Więc to zawsze wychodzi co innego w trakcie. Dlatego fajniejsze jest robienie niż, niż myślenie. To pierwsze. Druga. Na wysokim poziomie, na takim, co ty już, Rafał, jesteś, to tam życzymy wszystkim, żeby dotarli w biznesie, to my nie patrzymy na cel, tylko na proces. Bo proces da się o wiele bardziej. Wysoka jakość procesu zwiększa prawdopodobieństwo, że wynik będzie na wysokim poziomie. Więc ja się nie, dziw... znaczy nie martwię, czy mi wyszło, czy mi nie. Trochę się martwię, no bo wiadomo, muszę się przejąć. Ale ja się cieszę, że próbuję. I mam system na próbowanie. Dam wam przykład. Teraz mam nadzieję, że nie znacie tej zagadki. Dam wam ciąg liczb. 9, 27, 81. Chciałbym, żebyście powiedzieli, dali mi inny przykład ciągu liczb, który spełnia tę samą funkcję, ale jeszcze nie zgadujcie, jaka to jest reguła. Tę samą regułę, ale jeszcze nie zgadujcie. 9, 27, 81. Może być nietrudne. No. Żebyście, może inaczej, powiem. Żebyście odkryli, jaka jest reguła tutaj. Podając ciągi liczb. 3, będę mówił, czy... 9, 27. 3, 9, 27. Tak, to, to, to jest akurat tak. Prawda. Dalej, jakiś inny? 2, 4, 8. 2, 4, 8. To jest prawda. To Jeszcze trzeci? Jezus Maria. 2, 8, 64. 4, 16, 64. 4, 16, 64. To jest prawda. A masz pomysł, to... macie pomysł, jaka to była reguła? Rozwykł roz wykładniczy. Że wzrost wykładniczy. W sumie może by to była i prawda, gdyby nie że nie, nie wszystkie równania w tym pasują, ale nawet nie na to chcę Wam zwrócić uwagę. Czyli jak pojawiają się zaprzeczające dowody, to my ich nie bierzemy pod uwagę. Chcę Wam zwrócić uwagę na to, żeby tę regułę odkryć, trzeba spróbować jej zaprzeczyć, a nie ciągle ją potwierdzać. Ponieważ wtedy ją odkryjesz tylko wtedy, jak ona jest bardziej generalna niż Twoje założenie. A żeby ją sprecyzować, czyli na przykład znaleźć niuans, to musisz spróbować w nieudany sposób jej zaprzeczyć. I to nam w ogóle nie przychodzi do głowy, a inwestorzy tego nie tolerują. Nie powiemy inwestorowi, żeby dał pieniądze, bo mamy pomysł, żeby zrobić coś, co na pewno nie zadziała. A jak zadziała, to się zdziwimy. To jest naturalne dla myślenia akademickiego. I dla my, znaczy my to robimy, ale się nie przyznajemy. Tak? Czasami sprawdzamy. Dlatego to jest dobra okazja dla biznesu, żeby się uczyć na błędach. Bo błęd polega na tym, żeby coś założyliśmy i to nie wyszło. I mówimy, wow, czegoś Definite. nie wiemy. Tak. Nie wiemy czegoś, co coś jest w systemie i interferuje, a my na to nie zwróciliśmy uwagi. Co by to mogło być? No to to jest paradygmat tak. nauki, a nie biznesu. Tak, dlatego że inwestorzy, jakbyśmy powiedzieli, że wielki zderzacz hadronów powstał po to, żeby większość eksperymentów nie wyszła, to nikt by na to nie dał pieniędzy. A taka jest prawda, bo większość tych kulek w siebie nie trafia. Tylko od czas, do czasu któraś wewceluje i oni z tego mhm. wyciągają wnioski. E, Mi się wydaje, że godne pochwały jest skłonność do e, eksperymentów, podejmowania ryzyka, szukania, poszukiwania, Marcin, no po prostu Tak, ty tam m, Ja w ogóle zakłóciłeś tutaj. Absor, 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 no, absor. E, i, to jest, i i to jest pierwsza historia biznesowa, czyli taka, że my właściwie skupiamy powinniśmy warto by było, żebyśmy na wysokim poziomie skupiali się bardziej na procesie, a nie na tym co wyjdzie. Tylko że miejmy świadomość celu, do którego dążymy, tak? Tak. Tak, I na wtedy kierunek i ustalałem proces. proces. Druga sprawa jest taka, że bardziej nas wtedy nie wynik interesuje, czyli nie nazwijmy to literalnie produktywność, ale znakomitość. I my się zastanawiamy, jak zrobić coś, tylko jak to zrobić znakomicie. Excellent. Tak, czyli ja nie, nie, jak sprzedać. Aparat fotograficzny, albo tam, nie wiem, baterie, albo coś innego. Jak to sprzedać znakomicie? Jak to sprzedać z zyskiem? Jak to sprzedać tak, żeby to było jak najlepiej? Sprzedaliśmy. Ale czy to się to zrobić znakomiciej? Czy są już nowe narzędzia? Czy jest jakaś nowa technologia, która poprawia to? Więc to tak naprawdę nigdy nie ma końca. Inwestorzy myślą, że to zakończy, będzie sprzedać. To jest koniec. My się cały czas zastanawiamy, czy jest tu jeszcze jakaś opcja. I to jest trzeci, jeszcze jesteśmy niżej. Dla pracowników korzyść i dla produktu korzyść, że najlepszym celem w organizacji jest cel edukacyjny. I właściwie pieniądze powinny być celem organizacji, z perspektywy psychologicznej oczywiście, celem organizacji wtedy, jak się już niczego nie da nauczyć. To jest najgorszy typ zadania, jaki możesz mieć. Zajmuje Ci masę czasu i niczego nowego się nie uczysz. Państwo na pewno nie znają takich zadań u siebie w pracy, nie? To jest najgorsze, co można robić. Najlepsze to my zawsze pytamy czy jest tu się czego nauczyć, czy my możemy się czegoś nowego dowiedzieć, czy możemy sobie coś sprawdzić, zobaczyć, co z tego wyjdzie. To nie tylko buduje cel długoterminowy, ale też poczucie współpracy i, grup i tożsamości grupowej pracownika. Bo jeżeli zaczniemy piłować na pieniądze i wynik, to to prawdopodobnie skończy się toksycznością organizacji, czyli ludzie się będą traktować źle i po hamsku, ponieważ nie będą robili wyniku. Tak i to się jakby koło, koło się zamknie. Gdyby była telewizja szczeniowa i trzeba by było jakoś tę długą rozmowę sparafrazować i wycisnąć z niej jakąś esencję, tak, żeby na koniec każdy widz zrozumiał, co się tu właściwie wydarzyło. Pochyliłbym się w stronę działającej jeszcze wciąż kamery i powiedziałbym, Bądźmy w takim razie jak surfer, który wchodząc na falę wie, że być może prędzej czy później z niej spadnie, nawet na pewno z niej spadnie choćby w momencie, kiedy dojedzie do plaży. Ale niech naszym celem nie będzie sama plaża, tylko jak najdłuższe utrzymywanie się na fali i jak największa radość z tego procesu płynąca. Dziękuję Państwu bardzo. Z Warszawy dla podcastu Prokop i Han, Marcin Prokop i Rafał Han i Miłosz Brzeziński. Bitch.